Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zapraszam was na moje wrażenia z testów prototypu gry planszowej Strażnicy Ayn Rand oraz na wywiad z samymi twórcami. Zaczynamy! Żeby jak najlepiej przedstawić wam Strażników Ayn Rand, zaproszę was na początku do wywiadu z twórcami. Dzień dobry, witamy serdecznie, ja nazywam się Marta Musiał. Dzień dobry, Łukasz Kudłacz. Jesteśmy twórcami gry Strażnicy Ayn Rand. I bardzo dziękuję, że zgodziliście się na wywiad. Już pierwsze pytanko, bo czemu mamy tak powoli w ogóle zaczynać? Czym jest w ogóle gra planszowa Strażnicy Ayn Rand? Strażnicy Ayn Rand to jest kooperacyjna gra planszowa z elementami RPG. Przewidziana od 2 do 4 graczy. Gracze wcielają się w rolę krasnoluda wojownika, elfa łucznika, człowieka maga i fauna druida. Każdy z graczy rozwija własną postać, którą sobie wybierze poprzez produkowanie pancerza, rozwijanie tej postaci, levelowanie. Generowanie punktów doświadczenia przez pokonywanie przeciwników. Tak. Mamy zadania, wykonujemy zadania poboczne. Główne misje to scenariusze. Jakby scenariusze to jest główna nasza oś gry. Mamy scenariusze małe, które zawierają jedno zadanie, które jest rozbudowane. Scenariusze duże, które zawierają już o wiele więcej fabuły i krok po kroku nas prowadzi scenariusz. No i mamy jeszcze kampanię fabularną. To są 4 scenariusze, które są związane ze sobą fabularnie. No i tak samo tam po kolei w każdym punkcie przechodzimy od jednego do drugiego i rozwiązujemy zadania. Kampania jest jakby takim głównym motywem przewodnim, że nasi bohaterowie w końcu zostają tymi strażnikami. A nie spoileruj! No, jeśli przeżyją, to zostaną. No, a jak nie przeżyją, to nie zostaną. Następnym razem się uczymy. Tak, no i ogólnie chodzimy po mapie jako wspólnie, jako drużyna, natomiast każdy gracz sam wykonuje akcje indywidualnie na mapie i mamy przeróżne akcje. W każdej lokacji mamy po kilka akcji i zbieramy na mapie też surowce, które są właśnie potrzebne do stworzenia pancerza, do kupienia zaklęć. Do oswojenia zwierząt, które też... Do stworzenia mikstur, posiłków. Do karmienia oswojonych zwierząt. Tak, do posiłków też, bo w naszej grze musimy jeść, więc jest taki element survivalu. Okej, to jakie występują główne mechaniki w grze? Głównymi mechanikami mamy zarządzanie punktami ruchu, zarządzanie punktami akcji. Mamy deck building, ponieważ, czyli tworzenie talii, ponieważ postać ma swoje umiejętności i wykorzystuje je w walce. Mamy również rzucanie kośćmi. Głównie przeciwnicy mają 3, każdy przeciwnik ma 3 zdolności i właśnie wskazujemy je poprzez kość, rzutem kości. Losujemy z worka różne rzeczy. Mamy oczywiście roleplaying, czyli odgrywanie postaci, to jest właśnie najfajniejsze, jak gracze się wczuwają w swoje postacie, nieświadomie. Tutaj też czytając scenariusze, niektórzy nawet postacie mogą się tak bardziej utożsamiać ze swoimi bohaterami. Mamy oczywiście też crafting, czyli tworzenie przedmiotów. Co jeszcze mamy? No oczywiście każdy scenariusz ma swoją własną mechanikę. Niektóre scenariusze skupiają się na przykład na wydarzeniach, inne na zwierzątkach, inne scenariusze na zbieraniu, na przykład ochronie jakiegoś towarzysza. I każdy przeciwnik też ma swoje własne mechaniki. Tak, czyli każda jakby walka z bossem końcowym różni się od tych, które były dotychczas rozgrywane. No i taka nasza, stwierdziliśmy, innowacyjna mechanika. Już Marta wspomniała o tym, że scenariusze prowadzą nas od punktu do punktu. Nazwaliśmy to read and go, czyli przeczytaj i po prostu wykonaj, pójdź w określone miejsce, żeby popchnąć akcję dalej. Okej. Podczas tworzenia gry zastanawialiście się, do kogo chcecie trafić? Dla kogo są strażnicy Ayn Rand? To przede wszystkim dla miłośników gier planszowych, fabularnych, przygodowych i bardziej takich w sumie fantastycznych. Miłośników fantastyki. Natomiast jeśli chodzi o grupę wiekową, to myślimy tutaj na pewno od 12 lat wzwyż. Nawet do 200. Tak, no też to jest dla graczy, którzy chcą czegoś więcej niż tylko gra planszowa, bo w naszej grze jest dość sporo takiej rozmowy nad planszą, tego, gdzie pójdziemy, co zrobimy, przeżywania tego scenariusza, tego, co się wydarzyło, nie czasami coś smutnego, coś wesołego, więc to też jest właśnie dla takiej grupy, która nie boi się dużej ilości tekstu i nie nuży ją po prostu czytanie i wejście w taką przygodę. Mm-hmm. No i też na pewno osoby, które umieją ze sobą współpracować i też pójść na kompromis w pewnych sytuacjach, bo wiadomo, gra kooperacyjna ma taki drobny minusik, że czasami trzeba jednak faktycznie dla dobra drużyny, dla dobra całości zrezygnować trochę z własnego interesu. Okej, a trzeba zrezygnować z własnego interesu, a czy w waszej grze pojawi się
coś takiego, że ktoś będzie takim przywódcą, tak będzie za wszystkich grać? Jest przywódca, lider w naszej grze. Liderem jest tak naprawdę każdy, tylko w określonych tam sytuacjach ten lider się zmienia. Więc każdy może pełnić rolę tego przywódcy, więc nie ma czegoś takiego, że tylko jeden gracz jakby decyduje przez całą rozgrywkę i narzuca jakby trochę innym swoją wolę, tylko każdy ma możliwość właśnie pokierowania tą grą według swoich tam zamysłów. Okej, okay, a skąd w ogóle pomysł na strażników? Ja mówię na to, że to jest taki pomysł idiotyczno-spontaniczny, przepraszam za wyrażenie, ale po prostu graliśmy w grę komputerową i akurat taka była aktualizacja, że zabrali nam kupca z ostatniej instancji i zaczęliśmy się, że tak powiem... Wyrzucać rzeczy z inwentarza. Tak, zaczęliśmy narzekać, że o, a my byśmy jeszcze gorzej zrobili, jeszcze bardziej i w końcu każdy do mnie mówi, a ja może byśmy zrobili kiedyś własną grę. Ja mówię, no ale to chyba planszową, nie? No i zaczęliśmy wymieniać, co by w tej grze było, że byłyby pancerze, mielibyśmy fajny scenariusz, byłaby mapa, akcje. I ja mówię do Łukasza, ty, ale wiesz co, to fajnie brzmi, to może to zrobimy, nie? I tak się zaczęło. No i się spotkaliśmy po paru dniach i faktycznie to, co powiedzieliśmy w ciągu tej minuty, to jest trzon do dzisiaj. Jest to, to są elementy niezmienne, które są dalej do dzisiaj. Oczywiście pewne rzeczy udoskonaliśmy też, bo pierwotnie nasza mapa była, znaczy nasze postacie miały rewelować do 15 poziomu. Grałoby się tak ze dwa dni realne. To było tak trochę właśnie nierealne na planszówkowanie, więc zmniejszyliśmy do 5, ale w 4 godziny spokojnie jesteśmy w stanie ogarnąć najdłuższy końcowy scenariusz. To jaka gra was zainspirowała? Znaczy chyba ogólnie RPG jako tak, bo my bardziej bazowaliśmy na grach RPG-owych. No ja tu z reguły te stare Baldur's Gate i tak dalej wszystkie, no to na podstawie raczej takich gier, jak się grało za dzieciaka, nie? Tak. Znaczy mówię o tej grze, która was właśnie najbardziej do tego skłania. Na tym możemy zrobić taką negatywną reklamę. No to był Black and Sun Gone, ale to nie polecamy, bo to już tak po prostu zeszła ta gra. Że... No, ale czasem jeszcze do niej wracamy, tak, no, ale bardziej tak właśnie. Sentymentalnie. A jak bardzo rozbudowany jest świat gry? Bardzo? Jest bardzo rozbudowany, dlatego że całe uniwersum, które stworzyliśmy, jest zawarte zarówno w naszej głównej kampanii, jak i w zadaniach pobocznych, jak i w wydarzeniach, jak i na kartach postaci. I tak samo w ogóle instrukcję mamy też nieco fabularną, ponieważ zaczyna się tym, że nasza drużyna szkoli się na wyspie Evandil. Tam podejmujemy jakby pierwsze szkolenie na strażników i dopiero potem jesteśmy wysyłani do Ayn Rand, gdzie możemy właśnie albo pracować na swój koszt, albo wykonywać już główną fabułę. Czyli przechodzimy do tej praktyki. No i właśnie w tej tej instrukcji mamy naszego stubmistrza, nazwaliśmy go Gorion, ukończony Baldur's Gate, ale pewnie będziemy musieli zmienić, bo to nazwa zastrzeżona. No i właśnie Gorion też w tej instrukcji wyjaśnia nam bardzo dużo rzeczy takich, na przykład dlaczego w pancerzach jest, żeby zrobić pancerz jest potrzebne mleko, dlaczego na straganie trzecim się dostaje 2 punkty doświadczenia. Także wszystkie elementy gry są jakby w tym uniwersum i są rozbudowane w ogóle. Mhm. A jak po... no, muszę się... No. Aha, tylko się zgodziłeś, dobrze. A jak w ogóle wyglądał taki, powiedzmy... Jak wyglądało tworzenie tego świata? No Ayn Rand to już jest w ogóle interesująca nazwa. I czy jakoś opieraliście się właśnie o gry, czytaliście jakieś większe książki fantastyczne? Chyba tak po prostu spontanicznie przyszło, nie? Że coś tam nam przyszło do głowy, jakiś pomysł, zaczęliśmy go rozwijać. Tak. Na początku w ogóle chyba mieliśmy, że bronimy krainy przed portalami, potem zrobił się z tego scenariusz. I potem zaczęliśmy robić właśnie główną fabułę, która jest związana z bladolicymi orkami, którzy wraz z magami z Aldur tworzyli, parali się tajemną magią i eksperymentowali. Na i to się wymknęło spod kontroli, właśnie weszło do naszej krainy i przez to zostały specjalnie powołane grupy takich strażników, na których się właśnie szkolili. Okej. To takie ostatnie pytanko, czy jak gra wyjdzie, to już planujecie jakieś dodatki? Tak. Oczywiście. Tak. Właśnie to jest akurat, gry przygotowane mają to do siebie, że można i nowe scenariusze dodać, nowe postacie, nowe zadania poboczne, wydarzenia, nowe mapy, nowe krainy. Mamy tutaj właśnie już pomysły na nowe postacie, na nowe umiejętności. Moim takim marzeniem, i tutaj myślę, że Marty trochę też, wiadomo, że jest wydanie oczywiście gry i tak dalej, ale jeśli faktycznie doszło do momentu tworzenia dodatków, to chcielibyśmy właśnie pogrzebać trochę w naszych postaciach,
historii, rozwinąć właśnie jakby ten wątek, dlaczego oni zostali tymi strażnikami i pociągnąć jakoś to wprowadzić historię rodzinną, tak, troszkę. Tak, mhm. Oczywiście tworzyć nowe mapy, może nowe krainy też, także tutaj też takie urozmaicenie. To może jeszcze jedno pytanie, czy będzie możliwość tworzyć własne scenariusze? O, to by było ciekawe, ale no myślę, że można by było jak najbardziej, tak, bo ta gra jest tak elastyczna, że można spokojnie. Jak najbardziej. Warunki do tego są na pewno, więc dla bardziej kreatywnych osób to myślę, że byłoby to realne. Myśleliśmy też nawet, żeby, jeśli dojdzie to oczywiście do skutku, dla osób, które nie bardzo lubią na przykład czytać dużo tekstu, to zrobić aplikację po prostu, która jakby ten tekst będzie odtwarzać, także tutaj może jakiś dubbing się pojawi. No. Dobrze. To dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Jako ogromny fan gier planszowych kooperacyjnych, takich jak Robinson Crusoe, Eon's End czy Horrified, byłem niesamowicie zaciekawiony projektem Marty i Łukasza. Ale to, co przedstawili mi podczas spotkania w Tyckiej Mediatece, przerosło wszelkie moje oczekiwania i wyobrażenia. Niesamowicie rozbudowana, pełna drobnych, urozmaicających całość elementów, oparta na pojedynczych scenariuszach i kampanii, z czego każda przygoda ma własne mechaniki, zasady, a dodatkowo misje poboczne, będące chwilową odskocznią od głównego zadania i jedną z opcji pozwalających rozwinąć swoją postać. Same poboczniaki również mają swoje ciekawe historie z różnymi zakończeniami. Mimo że wszyscy bohaterowie idą ze sobą za rączkę, to nie przeszkadza to w podejmowaniu własnych decyzji i skupieniu się na swojej postaci. Wspólna podróż zachęca do rozmów z towarzyszami na temat wybranej drogi, tak by każdy mógł na niej zyskać. A możliwości, jakie oddaje nam plansza, a równocześnie pewne ograniczenia związane z lokacjami sprawiają, że kombinatoryka jest tutaj na wysokim poziomie. Przykładowo w jednej z większych lokacji będziecie mogli ulepszyć swój ekwipunek, a w drugiej nie, ale za to będziecie mogli na przykład wynająć statek, by popłynąć do innego miejsca. Natomiast jedne lokacje są w teorii bardziej opłacalne, jeśli chodzi o zbieranie zasobów, ale za to nie są często po drodze. Skalowanie wrogów w zależności od ilości bohaterów to świetne rozwiązanie balansujące rozgrywkę. A walka jest w zasadach prosta, ale na tyle zaawansowana, by znalazło się miejsce na odporności wrogów, czy odpowiednie zarządzanie siłą swojego herosa, by rzucić jak najlepsze combo, czy sytuacyjne umiejętności. Ekwipunek to również niesamowita magia. Mimo posiadania tylu slotów na początku i stakowania się itemów do 6, wolne miejsce znika szybciej niż telewizory w Black Friday. W ogóle plansza gracza, mimo faktu zajmowania sporej ilości miejsca, to posiada wszystkie potrzebne sloty na przedmioty, pieniądze, chowańców i tak dalej. Dobra, bo tak opisuję, a jakie faktycznie były te moje wrażenia? Ogólnie odczuwałem tą przeżywaną przygodę, byłem zaskoczony skalą przemyślanych decyzji w projekcie całości, misje poboczne były równie ciekawe co scenariusze, które rozgrywaliśmy, a jak o nich mowa, to ich różnorodność ogromnie mi się spodobała, a dodatkowo humor w nich zawarty bezpośrednio trafiał do mnie. Wspólne decyzje, śmianie się z napotkanych sytuacji, dążenie do pomocy swoim tak, by nie poczuli się w tyle. Tutaj to wszystko się znalazło i myślę, że naprawdę wyczuwalne jest to, że razem wygrywacie i razem przegrywacie. Nie boję się tego powiedzieć, że wyjście tej gry będzie równoznaczne z wyjściem prawdziwego hitu kooperacyjnego. Dlatego tutaj chciałbym ogromnie pogratulować Marcie i Łukaszowi, podziękować im za wspólnie spędzony dzień nie tylko ze mną, ale i z osobami ze Stowarzyszenia Planszówek w Mediatece, które również się świetnie bawiły. Marta, Łukasz, życzę wam jak najlepiej, by wasza gra została zauważona i byście mogli podzielić się ze światem tak świetnym projektem, a każdy, kto mnie ogląda, mam nadzieję, że zachęciłem was i będziecie czekać na grę ostateczną tak samo mocno jak ja. Dlatego serdecznie zapraszam was do linku w opisie, gdzie znajdziecie stronę facebookową od Marty i Łukasza. I tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Odwiedźcie również naszą stronę internetową ostatniotawerna.pl, pełną fantastycznych treści. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej. Pozdrawiamy ostatnią tawernę i bardzo dziękujemy za to wydarzenie i za to, że mogliśmy uczestniczyć i pokazać naszą grę. I mam nadzieję, że się wam spodoba. Dziękujemy serdecznie. Dzięki.